Już wyjaśniam. Naszą planetę otacza pole energetyczne, zwane magnetycznym. Dzięki niemu mamy bieguny, północny i południowy. Pole chroni nas przed promieniowaniem kosmicznym. Ale pole zanika. Czemu? Czy ktoś ma odświeżacz powietrza? Przepraszam, śpieszyłem się. Cienka skórka to skorupa ziemska o grubości maksymalnie 60 km. Następna warstwa to płaszczyk Ziemi. Ma 2900 km grubości. W środku tkwi jądro. Składa się z dwóch części, wewnętrznej i zewnętrznej. Nadążacie? Jądro wewnętrzne to wielki kawał żelaza. Chyba. Otacza je płynne jądro zewnętrzne. Co najważniejsze, jest ono w ciągłym ruchu. Tryliony ton gorącego metalu wirują z prędkością tysięcy kilometrów na godzinę. Wirujący płynny metal wytwarza pole magnetyczne. Jądro zewnętrzne jest silnikiem pola chroniącego Ziemię. I tu tkwi problem. Silnik zgasł. Jądro przestało się poruszać. Dlaczego? Nie wiemy. Ile mamy czasu? Najpierw spadnie jeden samolot, potem dwa. Za miesiąc wysiądzie cała elektronika na planecie. Wyładowania w atmosferze wywołają burze z setkami piorunów. Potem będzie gorzej. Pole magnetyczne chroni Ziemię przed wiatrami słonecznymi, czyli śmiercionośną mieszaniną cząstek radioaktywnych. Bez osłony promieniowanie ugotuje naszą planetę. Doktorze Zimski, to jest Słońce, a to Ziemia bez pola magnetycznego. Zechce pan? Trzy miesiące i wracamy do epoki kamienia łupanego. Za rok pole zniknie, a wtedy... Mogę? Nie krępujcie się. Ja zwymiotowałem. Można to naprawić? Nie. Zła odpowiedź, ale jedyna. Jądro jest wielkości Marsa. Nie wystarczy popchnąć, żeby ruszyło. Mówimy o płynnej mieszaninie żelaza i niklu rozgrzanej do 6000 stopni Celsjusza na głębokości 3000 km. Najgłębsze odwierty mają 10 km. Odbywamy loty kosmiczne. Kosmos jest pusty. Im głębiej, tym większe ciśnienie. Nawet jeśli wymyślimy, jak naprawić jądro, nie dostaniemy się do niego. A gdybyśmy mogli...